Czy jest jakiś warunek, który możemy postawić albo powinniśmy postawić osobie, która chce przyjąć chrzest? Pismo Święte mówi nam o jednym warunku. Opisany on jest w Dziejach Apostolskich w ósmym rozdziale. Kiedy Filip zwiastował dobrą nowinę Eunuchowi, przyjechali nad wodę i Eunuch rzekł oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został oszczony. I wtedy Filip stawia ten jedyny warunek. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Odpowiadając, rzekł, Wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i unuł do wody i ochrzcił go. Nie ma innego warunku.